I ja po trzech zdaniach mówię, wow, no to ja to pokazywałam. My urodziliśmy się i żyjemy w tych rzeczywistościach, które są totalnie odwrócone i wszyscy tak żyją i całe życie tylko znamy taką rzeczywistość, to nam jest trudno wyobrazić sobie, że może być inaczej. Mogą się z tym ludzie nie zgadzać, tu jest pisane, po latach się okaże. Dzisiaj opowiem wam o życiu pioniera. Dołączcie się, proszę. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Aż sobie sapnęłam. Słuchajcie, są tacy ludzie, którzy widzą rzeczy, zanim inni je zobaczą. I to w pewnych wąskich obszarach. Bo ja mam takie sfery życia, w których nie widzę, nawet jak mi ktoś powie, to ja tego nie widzę. Dlatego pytam po 500 razy operatora, czy dobrze te kolory leżą. Słuchajcie, nie mam, że tak powiem delikatnie, że ujmując, nie mam gustu, nie? Mi jest wszystko dobrze, mi wszystko pasuje. W tej dziedzinie, w tym obszarze nie będę pionierem. I mogę wam tak bardzo wiele dziedzin życia wymieniać, w których nie widzę, mi wszystko pasuje, na niczym się ludzie za głowę się łapią, jak ja tam coś... Ale są takie dziedziny, i wy pewnie też je macie, taki wasz konik. Ty po prostu wiesz, zanim wiedzą inni. Dla mnie taką dziedziną są rzeczy powiązane z languages and emotions. Zobaczcie, aż tak rękoma zaczęłam rzucać, bo to, dla mnie to wszystko tworzy całość. Languages and emotions, emocje w ciele, zdrowe relacje, ten obszar tutaj. No i w 2015 roku wylądowałam na jednej z konferencji, tłumacząc, że jąkanie i mutyzm wybiórczy to jest to samo, że to jest to samo zaburzenie płynności mowy o podłożu lękowym. Może niefortunnie to przedstawiłam, może tak być, chociaż oparłam się w moich badaniach o konkretne studia przypadku. Pokazałam, jak do tego doszło, ale ponieważ to było bardzo, bardzo pionierskie podejście wtedy w Europie, to pół sali w zachwycie, drugie pół w nienawiści. Pierwsze pół podeszło z gratulacjami i byłam na tej konferencji z moją kochaną Konstancją. Poszłyśmy zjeść fantastyczny posiłek, po prostu, żeby świętować ten sukces. Ale drugie pół, jak wpadło do internetu, tak, po forach, było gorąco, że jak wylądowałam, to jedna ze specjalistek współpracujących ze mną, może zechce się ujawnić w komentarzu, napisała, Sonia, coś tam zrobiłaś? Bombę żeś tam spuściła, że jest taki szum na forach. No bo ta druga część, która uważała, że jakieś totalne głupoty, po to opowiadam, upuściła sobie nie w spotkaniu ze mną, tylko na forach właśnie. I ja wtedy, nie wiem, czy dobrze robię w tym moim pionierskim podejściu, ja wtedy mówię, dobra, bawcie się. Ja nie muszę świata zbawić. Na szczęście udało mi się prawie przepchnąć mój artykuł naukowy, jest data publikacji 2015, w którym to pokazuję. Czyli wiecie, jak naukowiec ma dowód, to ma dowód. Napisałam go wraz z Dawidem Tomaszewskim, który ogromnie przyczynił się do tych badań, bo pomógł mi w sprawdzeniu wszystkich hipotez naukowych, które miałam. Więc poświęciłam mnóstwo czasu i energii na to, żeby przekonać się, że moje przypuszczenia są prawdziwe. Mijają lata, w moje ręce wpadają badania naukowe profesora Porgesa, który w swojej teorii poliwagalnej, aż tak się uśmiecham, bo jeżeli oglądają nas lekarze, terapeuci, specjaliści, psycholodzy, to doskonale wiecie, o czym mówię. Teoria poliwagalna. I ja po trzech zdaniach mówię, wow, no to ja to pokazywałam z tym mutyzmem i z tym jąkaniem, że to jest to samo zaburzenie, że ono jest na ciągłej. Ale ponieważ wtedy większość specjalistów, wiecie, nowe paradygmaty potrzebują czasu, żeby się przegryźć, żeby zaistnieć, jeszcze nie znała w Europie tego podejścia, no to jakby nie zostało to przyjęte. Chociaż część widziała, że to, co mówię i to te przykłady, na których się opieram, no, są logiczne. Tylko że jeżeli wcześniej uważano, że układ współczulny i przywspółczulny działają antagonistycznie i się znoszą wzajemnie, przy czym lepiej pozostawać przy współczulnym, no to jakby to, co ja mówiłam, nie pasowało do takiej wiedzy akademickiej o działaniu autonomicznego układu nerwowego człowieka. Tylko że ja z obserwacji widziałam, że hello, ale musi być inaczej, bo to inaczej działa. I Porges w swoich cudownych badaniach, fantastycznie uzasadnionych, bo tak się złożyło w jego karierze, że on, kiedy opisał teorię poliwagalną, mógł się oprzeć o wszystkie swoje badania z poprzednich lat, pokazał, że układ nerwowy człowieka inaczej funkcjonuje tak naprawdę, że przechodzi, dokładnie to, co ja opisałam w artykule, przez suwak. Tak jak na suwak, wiecie, jak macie potencjometr, to się mówi potencjometr, to coś tak się i później się tak wraca, jak to się nazywa technicznie, takie urządzenie, napiszcie w komentarzach, myślę, że wiecie lepiej niż ja, jest takie urządzenie, które ma pokrętło,
I najpierw jest cisza, a później tak podkręcasz i są takie fale i jest taka ogromna czujność włączona, a później już jest pisk. To mniej więcej tak działa nasz autonomiczny układ nerwowy. Kiedy jest w stanie poczucia bezpieczeństwa, jest wyciszony, wszystko działa, mamy kontakt z innymi, mamy ochotę na towarzyskie spotkanie, na twórczość, na działalność, a później wzrasta poczucie zagrożenia i jest drugi poziom i później jest trzeci poznium, gdzie dochodzi do bradykardii, znieruchomienia, co też pięknie tłumaczy paradoks wagalny opisany przez profesora Porchesa. I wiecie, to jest troszkę życie pioniera. Ja zapraszam Was do moich kolejnych książek, bo one też są pionierskie w tym swoim podejściu. Jeżeli zaakceptuj siebie jest takim hitem teraz, to dlatego, że na początku tak jakby, wiecie, to podejście ma trudności, żeby się przebić, ale jak już się przebije, to wszyscy mówią, no tak jest. Więc mnie lata nauczyły, że ja w tej dziedzinie emocji w ciele, emocji, mam takie pionierskie spojrzenie, którego nie ma w innych dziedzinach, a Wy macie, więc jakby tu się uzupełniamy doskonale. I mam świadomość, że moja druga książka, która ma tytuł, bo pierwsza, tutaj macie numerki na grzbiecie, nie? Pierwsza to jest Zaakceptuj siebie. Soniu, napisałam dla siebie, zebrałam ćwiczenia, trzykrotne czytanie. Bardzo się cieszę, że specjaliści ją polecają do pracy swoim pacjentom, że kardiolodzy zapisują na receptę. Tak, natomiast druga, i znajdziecie dwójkę, tu, nosi tytuł Kocham siebie, kocham ludzi, kocham świat. Dla mnie to jest kwintesencja teorii poliwagalnej stosowanej. I tutaj macie mnóstwo odniesień do badań naukowych. A tak naprawdę wszystko sytuuje się w paradygmacie badań profesora Porchesa. Jestem mu niezmiernie wdzięczna za te odkrycia, za te badania, za tę postawę naukową, za tę frajdę, którą miał całe życie prowadząc swoje badania i za to wszystko, co pisze w książkach. Jak pokazuje, jak naprawdę żyjemy w jakiś totalnie upside down, takich na odwrót ułożonych światach. Nie chciałam dać francuskiego słowa, które mi przyszło wtedy do głowy, więc dałam angielskie, ale wiecie, o co mi chodzi? Jest takie wszystko na odwrót. Bo teraz tak, my urodziliśmy się i żyjemy w tych rzeczywistościach, które są totalnie odwrócone, do góry nogami, ale że wszyscy tak mają i wszyscy tak żyją i całe życie tylko znamy taką rzeczywistość, to nam jest trudno wyobrazić sobie, że może być inaczej. Ja, która w tym obszarze zawsze to widziałam, w końcu odważam się, bo to zostanie. Tak jak ten mój artykuł z 2015 roku naukowy, który no naprawdę było nie tak oczywistym opublikować, bo recenzenci pisali, że nie, coś tam, ja tam poprawiałam, przeszło. To teraz sobie publikuję te moje książki i może i teraz mam taką zasadę, mogą się z tym ludzie nie zgadzać, tu jest pisane, po latach się okaże, że miałam rację w tej dziedzinie, bo w milionach innych nie. I teraz zobaczcie, kilka przykładów w oparciu o teorię poliwagalną profesora Porchesa, w oparciu o badania naukowe, których świat naukowy nie podważa. Wiecie, to 20 parę lat temu zostało przedstawione w Szwajcarii, więc jakby jest to ugruntowana wiedza, choć w historii nauki to wciąż nowość. Zobaczcie, wszystkie ćwiczenia, które zawieram w książkach w Spokojnych Planerach, to właśnie jest ta teoria poliwagalna stosowana, bo chodzi o co? O poczucie bezpieczeństwa. O nic innego, tylko o poczucie bezpieczeństwa. Czyli ty już wiesz, bo ja ci to powiedziałam, nie możesz, a może to już wiesz z innych badań też, ale powiedzmy sobie to głośno, podstawą do naszego prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego jest poczucie bezpieczeństwa. Więc każdy, kto cię straszy, niech spada na drzewo, bo zaburza twój wózek, na którym jedziesz. Każdy z nas w swoim życiu siedzi na wózku. Siedzimy wszyscy na tym samym wózku, który nazywa się poczucie bezpieczeństwa. Ja jestem naukowcem, więc mam taki chłodny, naukowy osąd, ogląd. Ale jeżeli jesteś osobą bardzo wierzącą, nie lękajcie się. Jedna z głównych zasad, bez względu na to, które tłumaczenie Biblii weźmiesz i jakby jak tam się to wszystko kształtowało przez przecież tysiące lat, no to są takie rzeczy, które w każdym tłumaczeniu i w każdej religii są podstawowe. I teraz, zobaczcie, jak rzeczywistość nas skołowała. Porchess o tym pisze. Szpitale. Gdzie przecież mamy dochodzić do zdrowia? Na poziomie podświadomym, czyli autonomicznego układu nerwowego, kiedy przychodzisz do szpitala, jesteś w stanie zagrożenia. Zmieniają ci obuwie, zmieniają ci ubrania, wszyscy są w jakichś strojach, jest odgłosy, Porchess pokazuje nawet odgłosy, które są, stawiają twoje ciało alert w takiej pozycji, jest niebezpiecznie.
I to, co pokazują badania, ale też życie. Każdy wie, że najszybciej dochodzi się do zdrowia, jak już cię wypuszczą z tego szpitala. Dlatego, że tam jest bardzo wiele elementów, które nasze ciało, nawet jeśli my wiemy, że tu się trzeba poddać temu, to wprowadzają w stan poczucia zagrożenia. A w tym stanie nie dochodzi się do zdrowia, nie dochodzi się do równowagi, nie nawiązuje się relacji. Wszystkie ćwiczenia, które ja zawarłam w moich książkach, w moich pracach, które znajdziecie na planecie Soni, one mają na celu powrót do poczucia bezpieczeństwa. To jest przyjazne spojrzenie w oczy. To nie jest żadna wielka filozofia. Dlatego w tych zaburzeniach płynności mowy na przykład, o co chodzi? Chodzi o to, bo może nie każdy czytał mój artykuł. Jeżeli u dziecka dochodzi do utraty poczucia bezpieczeństwa z różnych względów, tu nie ma winnych, bo to jest też bardzo ważne, o tym piszę w książkach. Nie ma czegoś takiego jak winnych. Nie ma. Po prostu pewne rzeczy i pewne okoliczności się układają, pewne zdarzenia. Dzieci filtrują i jego autonomiczny układ nerwowy tego dziecka wejdzie w stan poczucia zagrożenia i się to, jak ja to mówię, zapnie, to jest taki mój termin, zapina się jakaś emocja. Czyli tak jak haczyk. Idziecie gdzieś i klamka. Kogóż klamka nie zatrzymała, jak szedł za rękaw, nie? To jest takie zapięcie i to się zrobi na tyle trwale, że powstanie ta reakcja lękowa, to nam się to przejawia, może się przejawiać między innymi w zaburzeniach płynności mowy. I teraz co się dzieje dalej? Pewnie wam się zdarzyło taka sytuacja, kiedy człowiek naprawdę jest zestresowany, czyli właśnie nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, że tak, lapsusy, przejęzyczenia, suchość w ustach, tak, mamy trudniej z formułowaniem zdań. No i to jest najdelikatniejszy objaw. Później zdarzają nam się właśnie przejęzyczenia, zacięcia. I kiedy, zgodnie z teorią poliwagalną, poczucie utraty bezpieczeństwa przechodzi w zagrożenie życia, to są najstarsze nasze struktury w ewolucji autonomicznego układu nerwowego, dochodzi do znieruchomienia. Organizm się broni, bradykardia, serce prawie spowalnia swoją pracę. I teraz wtedy jest całkowity zanik mowy. Może nam się to zdarzać sporadycznie. Czasem pytam studentów, no jak było na egzaminie ustnym? Oni ze stresu przysłowiowo zapomnieli języka w gębie. To jest bardzo frustrujące, bo ty masz wiedzę, a nie możesz jej przekazać. Albo przekazujesz jej ją w zupełnie gorszy sposób. Oprócz szpitali zaraz możemy przejść do szkoły. Nie? Tam też zupełnie pozbawia nas się tego, co jest najważniejsze, czyli poczucia bezpieczeństwa. Dochodzi do zamrożenia, nie możesz nic powiedzieć. I to jest mutyzm. Dlatego on też ma selective mutism, czyli wybiórczy, bo nie zawsze tak się czujesz. Nie zawsze ten trigger, czyli to, co uruchamia, triggerujesz się, tak mówię też po polsku, ale to jest to, co uruchamia, znajduje się w jakimś konkretnym miejscu. Czasem to są ludzie, czasem to są skojarzenia, czasem są to właśnie miejsca, że na przykład w szkole nie gada, bo tak bardzo autonomiczny układ nerwowy, chociaż ty wiesz, że jesteś bezpieczny, nic ci się nie stanie, zareagował. Rozumiecie? Stąd to jest wszystko na osi. Funkcjonalnie to jest kontinuum. I teraz wszystkie miejsca, w których nasz autonomiczny układ nerwowy czuje się zagrożony, nie sprzyjają naszemu rozwojowi, nie sprzyjają naszemu ciału, nie sprzyjają naszemu organizmowi. Tylko my się tak przyzwyczailiśmy do wszystkich procedur szpitalnych, że, jak to pisze profesor Porges, no, bierzemy to za oczywiste. My rozumiemy, od tego jest umysł. Ale nasz autonomiczny układ nerwowy nie jest od myślenia, tylko od czucia. I on czuje się zagrożony. Gorzej współpracuje, gorzej to wszystko działa. Kolejnymi miejscami, bo jesteśmy teraz w takim trybie, jak pewne rzeczy są do góry nogami, ale zawsze tak były i po prostu myślimy, że tu nie ma nic do zmiany i po prostu tak ma być. No to są szkoły, przedszkola, żłobki. I choćbyśmy się nie wiem jak starali, to pojawiają się tam elementy, które sprawiają, że dziecko nie czuje się bezpiecznie. I chwała tym, którzy to rozumieją, jako nauczyciele na przykład, i stosują wychowawcy, i stosują jedną z bardzo prostych zasad, żeby to napięcie obniżyć. To się nazywa regulacja w dół, tak? Tego układu. Przyjazne spojrzenie w oczy. Czyli jak przyprowadzasz dziecko do przedszkola, to nauczyciel wychowania przedszkolnego albo kadra wspomagająca, ktoś, kto tam pierwszy wita, kuca na wysokość oczu dziecka i przyjaźnie patrząc się prosto w oczy, mówi dzień dobry.
tak szczerze. I uśmiecha się, my to rozpoznajemy, bo przy szczerym uśmiechu dochodzi do przecudnych zmarszczek mimicznych. Tak? Cała buzia się śmieje, oczy się śmieją i tutaj te mięśnie też. I my na poziomie podświadomym doskonale rozróżniamy uśmiech szczery od nieszczerego. A dzieci tym bardziej. Więc potrzebujemy personelu, który naprawdę kocha dzieci i zachwyca się nimi, który kucając na wysokość oczu patrzy w nie przyjaźnie. To są tak proste metody, żeby nasz autonomiczny układ nerwowy wyciszał się, uspokajał i poczuł bezpiecznie. I w tym stanie my możemy się uczyć, rozwijać zdrowo i psychicznie, i fizycznie. Szkoła to samo. Bardzo proste metody, gdzie nie zmuszamy, nie robimy działań z zaskoczenia, nie robimy działań, które są stresujące. Tylko my tak bardzo przywykliśmy do tego, że za moich czasów też tak było, mieliśmy jeszcze więcej klasówek, jeszcze było więcej i nie było tych telefonów i tych rozrywek komputerowych i proszę, jakie chłopy porosły. Te chłopy wykorzystują 2% swojego potencjału życiowego. To są ludzie, którzy przeżywają życie, ale nawet nie wiedzą, bo mają życie okej. Jakie mogliby mieć jeszcze cudowne? Ale my się tak przyzwyczajamy do tych niewygodnych butów, w które nas wsadzano już od dziecka, że nawet nie czujemy tej uciążliwości. Więc te wszystkie sytuacje, w których my się nie odważamy, to jest autonomiczny układ nerwowy w stanie alertu, w który został wprowadzony bardzo, bardzo wiele lat temu. Świetna teoria poliwagalna i profesor Porges i wszyscy współpracownicy, Deb Dana, fantastyczna terapeutka, w swoich książkach, publikacjach, warsztatach pokazują, jak my przywykliśmy do pewnych sytuacji, jak my mamy system adaptacyjny, szybko przyzwyczajamy się do życia w poczuciu zagrożenia, ale to nie jest za darmo. To, że my nie widzimy czyjejś twarzy, bo jest zasłonięta, dla naszego autonomicznego układu nerwowego jest to sygnał zagrożenia, bo ja nie wiem do końca, jakie intencje ma ta osoba. Tak ssaki, bo to jest właściwe ssakom, rozpoznają, czy do danego osobnika można się zbliżyć, bo jest bezpiecznie i będzie przyjaźnie, czy nie, bo będzie atak. Do tego ssaki, ich autonomiczne układy nerwowe, te najnowsze struktury, potrzebują widzieć twarz, widzieć oczy. Rozumiecie, o co chodzi? Ta wiedza, którą ja postanowiłam sobie też szerzyć, którą macie w ćwiczeniach, nie eksplicyte w pierwszej części, ale już bardzo eksplicyte w drugiej części tej serii osobistych książek z ćwiczeniami. I ja mam nadzieję, że pozwoli nam rozpoznawać te sytuacje, kiedy ktoś nami pogrywa, bo my jesteśmy w strachu. Człowiek przestraszony, człowiek, którego autonomiczny układ nerwowy jest w stanie alertu, nie podejmuje dobrych decyzji, nie podejmuje dobrych kroków, to po latach okazują się wszystko spalone decyzje. Nie ma jasnego oglądu sytuacji. Jest bardzo podatny na manipulowanie z zewnątrz. To są badania, których nikt dzisiaj na świecie nie podważy, bo są tak dobrze udokumentowane i uznane przez świat naukowy. Świat medycyny, świat terapeutów. Potrzebujesz czuć się bezpiecznie. Z każdym ćwiczeniem w moich książkach i w spokojnym planerze i wieloma innymi, z każdą wizytą u specjalisty, do czego gorąco namawiam, twoje poczucie bezpieczeństwa, widzicie, aż wzrasta. Chodzimy do bardzo dobrych specjalistów. Po czym poznasz dobrego specjalisty? Specjalistę, lekarza, terapeutę, fizjoterapeutę. Po tym, że po wyjściu z gabinetu może i nie jesteś zadowolony, dobry i mądry człowieku, z diagnozy, ale czujesz się bezpiecznie, bo lekarz, specjalista, terapeuta, psycholog, psychiatra pokazał ci, jakie są ścieżki możliwe do przejścia, co nas czeka, jak pójdziemy tą ścieżką, tą, jakie on przewiduje działania terapeutyczne i ty wiesz, co będzie. I zachęcam nas, siebie też, po pierwsze do odwiedzania gabinetów, do korzystania z pomocy, po drugie, do przyglądania się sobie, co wzbudza we mnie strach. Czyli co działa, co rozregulowuje mój autonomiczny układ nerwowy, który działa, uwaga, poza moją wolą. Rozumiecie? To jest coś, na co nie mamy wpływu. Ale jak nam to rozregulują, jak pozwolimy sobie, żeby nam tam pogrzebali, no każdy wózeczek, jak tak będziesz robić, tak będziesz robić, tak w końcu te kółeczka się rozwalą. Te śrubki w końcu się poluzują.
dokręcać na bieżąco. I wtedy możesz jechać na swoim wózeczku spokojnie, a ten spokój umysłu, co pokazują badania, wpływa na wszystkie dziedziny Twojego życia. Takie morały mi się dzisiaj zebrały w tej solówce. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że obejrzeliście do końca, jeżeli obejrzeliście do końca. Dajcie w komentarzu literki D i K. To będzie nasz tajny szyfr, że dotrwałeś aż tutaj. A w nagrodę kilka making-offów. Dziękuję Wam bardzo. To jest mój kolor. Nie jest za ciemno? Uważasz, że jest okej w kadrze? Dobrze. No, musi być też troszeczkę innych kolorów. Już? Tak? Dobra.